Cześć kochani! Zapraszam Was dzisiaj do sklepu Action. Dosłownie nie mogę się doczekać, żeby Wam pokazać, jakie nowości właśnie trafiły na półki w dziale kuchennym. A tam znajdziecie już m.in. ten świetny zestaw garnków z nieprzewierającą powłoką, niedrogą i efektowną bombonierkę, mnóstwo nowych pojemników, wiele przydatnych akcesoriów i mamy też kilka spektakularnych powrotów. To jak kochani, gotowi? To lecimy! Przegląd nowości zacznę od tej etażerki. Posiada 3 poziomy i wygląda niezwykle stylowo. Jest wykonana z porcelany i też dzięki temu, że jest w białym, ponadczasowym kolorze, to zawsze będzie wyglądać dobrze na stole, niezależnie od tego, jaki macie kolor zastawy. Posiada też bardzo elegancki uchwyt, zobaczcie. A tu macie jeszcze jej wymiary. Dodatkowo bardzo podobają mi się te złote wykończenia. No ślicznie to wygląda. Kupicie ją za niecałe 23 zł. W Action znajdziecie już też nowe wagi kuchenne, mają szklaną powierzchnię i są wyposażone w cyfrowy, taki czytelny wyświetlacz. Maksymalny ciężar, który możecie na nie umieścić, to 5 kg i te wagi włączają się automatycznie, gdy coś na nie postawicie, a wyłączają, gdy zdejmujecie, co jest bardzo praktyczną funkcją. Baterie są dołączone do zestawu, więc możecie od razu używać te wagi. I to, co mi się w nich osobiście podoba, to te niezwykle piękne wzory. Z powodzeniem te wagi mogą stanowić również element dekoracyjny w Waszych kuchniach. Ich cena to niecałe 25 zł. A jeśli nie lubicie wzorów i wolicie klasyczną wagę, to od razu pokażę Wam jeszcze ten model. On również ma bardzo czytelny wyświetlacz i posiada te same funkcje co poprzedniczki. Za nią zapłacicie niecałe 33 zł. Kolejną nowością jest ta bombonierka. Znajdziecie ją przy pojemnikach kuchennych. No, wygląda niesamowicie, prawie jak kryształ, ale tu Was zaskoczę. Kiedy ją podnosiłam, nastawiałam się na naprawdę spory ciężar, a wtedy okazała się niezwykle lekka, bo jest wykonana z plastiku. Z pewnością wielu z Was zasmucę tym faktem, ale myślę, że ten produkt świetnie odnajdzie się na przykład w domach, gdzie są małe dzieci czy zwierzęta, które w łatwy sposób mogłyby stłuc tą bombonierkę, jeśli byłaby szklana. A uwierzcie mi, że na żywo w ogóle nie widać, że jest wykonana z tworzywa sztucznego. Więc jeśli potrzebujecie czegoś ładnego, ale przy tym nie tłukącego się na cukierki czy inne słodycze, to kupicie ją za zaledwie 4,49 zł. Pojawiły się także nowe butelki na napoje z nakrętką i wygodnym paskiem do przenoszenia. Są również wykonane z plastiku, ale posiadają bardzo ładne żłobienia, zobaczcie. Możecie je kupić w kolorze różowym lub niebieskim. Mają pojemność 500 ml, a ich cena to niecałe 7 zł. A teraz chciałabym Wam pokazać świetny pojemnik na żywność. Jest on wykonany ze szkła i ma 1 litr pojemności. Słuchajcie, często mamy w domach tego typu pojemniki, ale plusem tego modelu jest bambusowa pokrywka, która ma naprawdę super uszczelkę. Dosłownie chwilę mi zajęło, żeby ją zdjąć z pojemnika, bo jest niezwykle szczelna. Pojemnik ten jest bardzo wszechstronny. Możecie je wykorzystać zarówno jako naczynie żaroodporne i piec nim w piekarniku. Możecie go włożyć do mikrofalówki, ale też i używać do zamrożenia żywności w zamrażarce. Kupicie go za niecałe 20 zł. A jeśli szukacie pojemnika z możliwością sypania, to i taka nowość pojawiła się w dziale kuchennym. Pojemniki te świetnie nadadzą się na przykład do musli, makaronu czy ziaren kawy. Są wykonane z plastiku, trochę szkoda, ale pokrywka ma silikonową uszczelkę. Będzie to fajny pojemnik, jeśli chcecie łatwo dozować żywność bez rozsypywania. Ciekawą sprawą jest jeszcze ten wskaźnik, dzięki któremu możecie zaznaczyć, dzień tygodnia. Nie mam zupełnie pomysłu, ku czemu miałoby to służyć, ale może komuś przyda się ta opcja. Pojemniki mają ponad 1,5 litra pojemności i kosztują niecałe 8 zł. I już ostatnia nowość do organizacji żywności. Możecie już kupić w Action takie szklane słoiki. Mamy tu taki stylowy, żebrowany wzór, zobaczcie, ale niestety brak tu szczelki. Pojawiły się 2 warianty kolorystyczne nakrętek. Kupicie je w kolorze czarnym albo złotym, a ich pojemność to zaledwie 0,5 litra, więc jeśli szukacie niewielkich słoików, to te będą Wam pasować. Kosztują zaledwie 4,49 zł.
Często są nam potrzebne słoiki w różnych rozmiarach, więc jeśli lubicie spójność w kuchni, to są też dostępne identyczne, ale wyższe, już o pojemności prawie 1 litra. Fajne, takie wdzięczne, za nie zapłacicie niecałe 8 zł. Pojawiły się już nowe szklanki, na przykład na herbatę, bardzo eleganckie i takie ponadczasowe. Czasem potrzebujemy kubki dla gości i myślę, że te świetnie się do tego nadadzą. Zwykłe i proste. Jedyne co trochę je wyróżnia od innych, to zwróćcie uwagę, że mają trochę wyżej uszko, nie jest na środku. Dość urocze to wygląda. Za sztukę zapłacicie niecałe 7 zł. I bardzo się cieszę, że na półki powróciły te świetne silikonowe foremki. No, zniknęły na jakiś czas, ale znowu możecie je kupić. Taka foremka świetnie Wam się przyda na przykład do robienia takich zdrowych batonów z ziaren i płatków. Jest to bardzo praktyczny gadżet, jeśli nie chcecie sami formować tych batonów. Ja swojego czasu bardzo lubiłam robić takie zdrowe batony. Nie było z tym dużo roboty i słuchajcie, aż żałuję, że nie wiedziałam, że można kupić wtedy coś takiego. Na dodatek foremki możecie kupić w kilku kolorach, w szarym, niebieskim i różowym. Ich cena to niecałe 9 zł. Ze sprzętów kupicie już mini rozdrabniacze, mają pojemność 500 ml, jest tu tylko jedno ustawienie prędkości i mamy 4 ostrza ze stali nierdzewnej. Pojemnik jest plastikowy, słuchajcie, takie mini rozdrabniacze świetnie się sprawdzą na przykład do rozdrobnienia orzechów, ziół czy czosnku. I dostępne są w 2 kolorach, w czarnym i białym, kosztują niecałe 50 zł. A jak już tu jesteśmy, pokażę Wam jeszcze inne urządzenia kuchenne, bo są dostępne na stałe w Action, jakoś nigdy nie było okazji ich pokazać. Za niecałe 55 zł są ręczne miksery, do wyboru mamy białe lub czarne, a jeśli chcielibyście wymienić swój stary czajnik, to możecie kupić takie jednolitrowe, do wyboru również w kolorze białym i czarnym. Wiecie, takie proste, bez udziwnień, za niecałe 38 zł. Hitem tego odcinka jest niewątpliwie ten zestaw garnków. W środku znajdziecie 3 sztuki różnej wielkości. Garnki nadają się do każdego rodzaju płyt grzewczych, ale nie można ich myć w zmywarce. Najważniejsze jest to, że posiadają taką powłokę granite stone, która zapobiega przywieraniu i pozwala gotować nam z niewielką ilością tłuszczu. Mają bardzo praktyczne wymiary, więc świetnie nadadzą się, słuchajcie, do rzeczy, które robimy codziennie, czyli do gotowania ziemniaków, robienia sosu czy zrobienia zupy. Każdy garnek ma szklaną pokrywę i wygodne, miękkie uchwyty do przenoszenia. I jeszcze jedna ważna rzecz, są dość lekkie i naprawdę solidne. Garnki są o średnicy 18, 20 i 24 cm i zapłacicie za ten cały zestaw niecałe 150 zł. Nowością w dziale kuchennym są też deski do krojenia. Mają powłokę taką przypominającą granit. Nie są wielkie, ale będą idealne, wiecie, jeśli potrzebujecie coś szybko pokroić, na przykład warzywa czy owoce. Fajne i takie, poręczne, za niecałe 8 zł. A ja jak zwykle tych, którzy są pierwszy raz i trafili tu przypadkiem, zapraszam do dołączenia do naszej Actionowej grupy na Facebooku, gdzie wymieniamy się opiniami o produktach z Action. Polecamy co fajne, ale też odradzamy kiedy trzeba. Jeśli lubicie być na bieżąco i wiedzieć co warto kupić, to link do grupy znajdziecie w komentarzu pod filmem. A to już szklanki, które właśnie na naszej grupie polecała nam ostatnio Madzia. Pozdrawiamy Cię, Madziu. Wykonane są ze szkła i na dodatek posiadają słomkę. Do wyboru mamy jeszcze 2 warianty. Z kolei Basia napisała, że nadają się świetnie do zimnych i ciepłych napojów, a że rurki są szklane, to nic się z nimi nie dzieje. A jeszcze druga Basia odpisała, że jej świetnie sprawdzają się na koktajle. Bardzo Wam dziękujemy, dziewczyny, za rady, a za te szklanki zapłacicie niecałe 9 zł. Mamy też nowe ścierki kuchenne, są wykonane w 100% z bawełny i posiadają taki nie narzucający się wzór w kratkę. Do wyboru mamy tu różne warianty kolorystyczne, ich wymiar to 50 na 70 cm, a w zestawie znajdziecie 3 sztuki. Kosztują niecałe 12 zł. Obok jeszcze znajdziecie podobny zestaw ściereczek, również mamy tu 3 sztuki ściereczek wykonanych w 100% z bawełny, jednak tu mamy taki inny wzór, zestaw ten kosztuje niecałe 12 zł.
A jeśli potrzebujecie naraz większą ilość, to możecie je kupić też w większym zestawie. Tu już mamy 7 sztuk za niecałe 10 zł. Zwrócę Waszą uwagę jeszcze na te kieliszki do białego wina. W zestawie znajdziecie 2 sztuki. Mają naprawdę piękny ten kształt, taki dostojny. Ich cena to niecałe 13 zł. Na półki powróciła zastawa, która była dostępna jakiś czas temu i dosłownie od razu ją wykupiliście. No wcale się nie dziwię, bo ma piękny motyw zwierzęcy i nawet jeśli ktoś nie chce kupować całej zastawy, to pojedyncze naczynia też wyglądają bardzo efektownie, na przykład jako dekoracja. Zaczniemy od tych dużych talerzy. Pierwszy motyw jest z liśćmi. Zastawę można mieć w zmywarce i używać w mikrofalówce. Jest też wzór z panterką, jeśli ktoś lubi. I piękny wzór z motywem zwierzęcym. I za sztukę, za taki talerz zapłacicie niecałe 14 zł. Jest jeszcze mały talerz, który świetnie nada się do celów dekoracyjnych, na przykład pod świecę, jeśli lubicie tego typu wzory i pasuje Wam do wnętrza. Jego cena to niecałe 12 zł. Znajdziecie tu też miseczki. Pokażę Wam od razu je we wszystkich wzorach, bo one z jednej strony mogą służyć Wam do nałożenia sałatki, a z drugiej myślę, że spokojnie możecie w nich serwować cukierki czy inne słodkości. Za te miseczki zapłacicie niecałe 12 zł. A to już urocze miseczki w takiej niewielkiej wersji. Słuchajcie, idealne na przekąski albo na przykład, by odłożyć na nie herbatę. No są przeurocze, naprawdę, i kosztują zaledwie 5 zł. W dziale kuchennym znajdziecie również tą nowość. Jest to zestaw 3 szklanek i tu zwrócę Waszą uwagę przede wszystkim na ich dół, bo wygląda jakby był, no słuchajcie, kryształowy. Szklanki wyglądają bardzo elegancko i będą świetnym zakupem, jeśli potrzebujecie właśnie zestawu szklanek dla gości na wodę czy inne zimne napoje. Ich cena to niecałe 13 zł. A jeśli potrzebujecie kubek do kawy, to pojawił się właśnie już nowy model ze złotym uchem. No bardzo elegancki, takie nieprzegadane kubki. Idealne, jeśli lubicie prostotę, ale słuchajcie, nie nudę, bo oprócz koloru czarnego i białego znajdziecie je w 2 odcieniach różowego i pięknym odcieniu zielonego, który z tym złotym brzegiem no, wygląda niesamowicie. Cena nie jest wysoka, bo za ten 350 ml kubek zapłacicie zaledwie 9 zł. Kolejną nowością, jaką chciałabym Wam pokazać, są te ceramiczne kubki do kawy, a dzięki reakcji glazury z ceramiką każdy egzemplarz jest unikatowy. Mamy tu połączenie 2 kolorów i wszystkie są niezwykle ciekawe. Możecie je mieć w zmywarce i używać w kuchence mikrofalowej. Kosztują niecałe 7 zł, a w tej samej cenie możecie dokupić do nich również miseczki. A tak jeszcze w międzyczasie w tym przeglądzie. Wszystkich nowych widzów zapraszam do subskrypcji kanału. Będziecie wtedy, słuchajcie, zawsze na czasie, poznacie nowości z Action i będziecie powiadamiani o nowych filmach. Będę Wam też wdzięczna za wszystkie łapki w górę, zwłaszcza tym, którzy dają je jeszcze przed obejrzeniem filmu. No słuchajcie, to dla mnie znak, że mi ufacie. Bardzo Wam dziękuję. I oczywiście czekam od Was na komentarze, jakie macie plany na weekend. Podeślijcie też troszeczkę słoneczek. Pojawiło się też wiele przydatnych akcesoriów do grilla. Dostępne są już m.in. szczypce grillowe wykonane ze stali nierdzewnej. Są naprawdę spore, więc spokojnie obrócicie nimi nie tylko kiełbaskę, ale i duże mięso. Zapłacicie za nie niecałe 13 zł. A to już bardzo przydatna rzecz, dzięki której czyszczenie grilla będzie dla Was jeszcze łatwiejsze. Jest to szczotka, która posiada 3 końcówki. Jedna ma taką twardą powierzchnię. Drugą z łatwością doczyścicie kratkę, a trzecia to ostrze wykonane ze stali nierdzewnej, która pomoże Wam ściągnąć, wiecie, wszystkie resztki na grillu. Bardzo praktyczny gadżet za niecałe 5 zł. Myślę, że naprawdę warto go mieć. Pojawiło nam się też sporo nowości z przypraw. Mamy tu na przykład mieszanki przypraw z ziołami do przyprawienia mięsa lub ryb. Dostępne są różne warianty, a wszystko jest jeszcze zamknięte w takim metalowym poręcznym pojemniczku. Zapłacicie za nie niecałe 7 zł. Następnie mamy kolejne przyprawy na grilla, ale tu jeszcze chciałabym Wam zwrócić uwagę na naprawdę dość porządny skład. Zobaczcie, kupicie je za niecałe 8 zł.
a tu również za niecałe 8 zł znajdziecie kolejne przyprawy do grilla, na przykład na bazie czosnku. Na grilla możecie już kupić te pianki. Pamiętam, że rok temu miał naprawdę świetne recenzje. Koniecznie spróbujcie, jeśli lubicie nowe rzeczy i za te pianki zapłacicie 6 zł i 69 groszy. A jeśli potrzebujecie silnego środka do oczyszczenia grilla, to za niecałe 8 zł również znajdziecie go w Action. Kochani, nie wiem kiedy to oglądacie, u mnie jest piątek i wiem, że pewnie wiele z Was robi w sobotę zakupy i pewnie odwiedzacie wtedy też Action, dlatego zerknijcie jeszcze w sobotę z rana koło 8 na mój kanał, wrzucę Wam tam jeszcze nowości z ogrodu, żebyście nic w tym Action nie przegapili, a pojawią się już nowe cudne fontanny, lilie solarne, bardzo ciekawy wypalacz do chwastów, naprawdę gorąco Was zapraszam na ten przegląd. A póki co, na dziś to już wszystko. Trzymajcie się gorąco. Udanego weekendu. Pa!